lesie między Kłominem a Bornym Solinowem znajdują się dwa bardzo ciekawe obiekty podziemne. Ale zanim do nich się udamy, powiem dwa słowa o miejscu, w którym się znajdujemy. Za Niemca Westfalenhof, za Rosjan Grodek, dzisiejsze Kłomino, miasto widmo. Kłomino powstało w latach 30. XX wieku jako baza wojskowa obsługująca poligon Wehrmachtu. Stacjonowały tutaj też niemieckie oddziały służby pracy. Zorganizowano tu obóz jeniecki. Ten pomnik upamiętnia to miejsce. Po wojnie tereny przejęła Armia Radziecka, a miejscowość do 1992 roku była bazą Armii Radzieckiej. Po dzisiejszym Kłominie niewiele zostało. Widzę, że te budynki, które jeszcze parę lat temu odwiedzałem, zostały wyburzone. Ale skupmy się na temacie, który nas najbardziej interesuje, na tych obiektach, które znajdują się w tym lesie. Jedźmy, spróbujmy je odnaleźć. Pomału zbliżamy się do naszych obiektów. Mam nadzieję, że wyposażony w woder i drabinę uda mi się zeksplorować te dwa obiekty. Znajdujemy się przed jednym z wejść. Czego szukamy? Dokładnie nie wiadomo. Dostałem informację, że to mają być jakieś magazyny. Zaraz wejdziemy do wewnątrz z kamerą i się wszystko okaże. No dobra. Zapowiada się dosyć ciekawie. Na wodę byliśmy przygotowani. Aha, mamy pierwsze pomieszczenie. Tej wody nie jest za dużo, ale wygląda mi to na pomieszczenie jakiejś generatorowni, jakiś agregat prądotwórczy musiał tu stać. Zobaczcie, są tutaj potężne izolatory. Już spotykałem takie bunkry. To są zędzy. Tu prawdopodobnie stał agregat. Dobra, przejdziemy do pomieszczenia obok. Czekaj, Gorczaj, żeby nie zmącić wody, bo nie wiadomo, czy nie ma tam jakichś dziur. Drugie pomieszczenie. Nie wiem, chyba jakieś techniczne, bo też dostają kable i były kafle, ale na pewno był tu pożar. Są jakieś ławy, nie wiem co to jest. Jakieś ławy wykafelkowane. Pomieszczenie dosyć duże. Tu Igor, chodź, bo tu jest pomiędzy jakiś kanał. No, zawsze śmierdzi. Przejdziemy do pomieszczenia obok. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Zobaczcie, tutaj mamy dwa takie otwory okrągłe w ścianie. Nie znalazłem żadnych informacji, powiem szczerze, szukając tu. To jest pierwsze z naszych wejść. Co my tutaj mamy? No nic, jakieś małe pomieszczonko. Więc spróbujemy wejść do tego drugiego. Drugie wejście jest bardziej wymagające. Do tego była nam potrzebna drabina. Nie wiem, czy można to określić jako jakieś bunkry, czy to raczej jakieś zbiorniki. Zobaczcie, przed nami jest ogromna zapadnia. Musimy zejść drabiną na dół i przedostać się tam. No dobra, jak się przedostanę tam na dół, to się połączę. Udało się sforsować jeden dół, teraz wchodzę do góry, żeby zobaczyć, co jest za tą ścianą. Okej, udało nam się przedostać tą tamę. Nie są to żadne magazyny, a raczej jakiś zbiornik. Zobaczcie, wystają tutaj rury. Tylko na co to był zbiornik? Na jakąś wodę czy coś? Nie mam pojęcia. Ale obejdziemy. Obiekt jest ogromny. Jego środek tak jakby był zbiornik w zbiorniku. Tak to wygląda. Obiekt jest wszechocórski, tak czy inaczej.
Aha, idziemy jakby takim ślimakiem, taką spiralą. Wymurowany obiekt. W 2002 ktoś tu był, nawet się podpisał. W 75 też, no. Obiekt zakręca nam cały czas. Mamy tam, gdzie te małe światełko, które widzicie, to weszliśmy tamtędy. Obiekt idzie taką spiralą. Zakręca znów. Spodziewałem się kilkupiętrowych magazynów z opowieści. Ale trafiliśmy na gigantyczny zbiornik. No tak czy inaczej, bardzo fajne miejsce. Zbiornik prawdopodobnie na wodę, lecz nie mam żadnych informacji na jego temat. Tak to by wyglądało jak zbiornik na wodę dla pobliskiej miejscowości tego Kłomina. Obok mogła być jakaś elektrownia zapasowa, no tam potężne kable, jakiś generator. Mogła być też przepompownia. Ja nie znalazłem żadnych informacji na temat tych obiektów. Myślę, że ktoś ma wiedzę i podzieli się z nami ją w komentarzach. Więc cześć, do następnego.